dzień drugi. Wodę już żeśmy trochę przesunęli tam bardziej pod płot. Tak widać, żeby tu było z przodu miejsce na resztę gruzu, bo inwestor stwierdził, że nie chce zjazdu do dziury. Nie wiem, jak tam będę zasypać. Nie moja broma. Tu u góry wiszą trzy kable, które miały być usunięte, nie są usunięte, więc dalej trzeba się schylać. Dużo oczekiwań, a non-stop robienie pod górkę. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. I teraz tak. Jak tutaj jest te drzewko, te pierwsze, całą tą kupę, tutaj to, to i ten cały zjazd trzeba wybrać i przyciepać do tyłu. No lecimy. Powiem tak, był staw. Robota była taka: wyciepać cały muł ze stawu i to wszystko. I wywalić go tutaj za mnie, tak jak stoimy, nie? Tak jak wywalałem to wszystko. I teraz, kurde, doszło do tego jeszcze. Już nie mówię, tam jest złoty, są chuj, przed kim tylko nie dobre. Doszło do tego jeszcze tak. Moment. No, i tak mówię, doszło do tego jeszcze, kurde, odbieranie tego brudu, to był podjazd, bo tym ludzie tego też nie chcą. Czyli dodatkowa robota, szczerze mówiąc, moim zdaniem. No i kurde, wiecie, robota była uzgodniona tylko na wybranie tego bułu i odstawienie go na bok. Dziś jest ten drugi dzień, tylko po to, żeby usunąć jeszcze podjazd. Z czego inwestor jeszcze chciał, żeby tam to z tyłu rozplantować wszystko. No i po prostu się, kurde, robota kumuluje, a stawka jest ustalona jedna, nie? Za całą robotę, więc to już tak, kurwa, zaczynam się to nie podobać. Wymyślenie. Jak na razie uważam za skończone. Jeśli, kurwa, będą problemy z płatnością, o, się denerwuję. Zmiana planu. Zostajemy, będziemy równać ten całe gówno. Magiczne słowo, zapłata za godzinę padło. Nie ma problemu, możemy robić dłużej. Tak to ja rozumiem. To są inne rozmowy. Karta znowu zmieniona. Możemy lecieć.